Obecny projekt ustawy prawowodne faktycznie wychodzi naprzeciw postulatom wielu branż, przede wszystkim również postulatom branży spożywczej, ponieważ opłaty, które były zaproponowane w pierwotnej wersji były stanowczo za wysokie, wręcz katastrofalnie wysokie. W tej chwili mamy redukcję o prawie 2 trzecie, co generalnie dla większości branż jest w miarę akceptowalnym poziomem. Również, co bardzo ważne, y zmieniono podejście do opłat za ścieki i sposobu rozliczania. Ten, który jest uwzględniony w tym projekcie, jest również akceptowalny dla, dla przedsiębiorców. Obniżenie stawek korzystali rolnicy, no, co było zupełnie logiczne, ponieważ te stawki w stosunku do rentowności ich produkcji były no, wręcz zabójcze. Obniżenie stawek otrzymali też niektórzy producenci y, żywności, aczkolwiek nie wszyscy. Mamy w tej chwili do czynienia z dosyć niezrozumiałą sytuacją, ponieważ jedyną branżą, która nie została objęta redukcją tych stawek jest branża napojowa. Mamy tu do czynienia z produkcją soków, napojów, wód, czyli tym wszystkim, które, co jest praktycznie niezbędne nam do życia. Te stawki zostały utrzymane na maksymalnych poziomach, czyli ok. ponad 8 zł. No jest to dosyć dziwne podejście ministerstwa, ponieważ akurat ta branża w kontekście dyrektywy, ramowej dyrektywy wodnej, charakteryzuje się jakby najlepszym wskaźnikiem wodochłonności, czyli jakby oddaje z powrotem. Najmniej wody w postaci ścieków, większość wody używana jest po prostu do produktu. Dlatego kompletnie niezrozumiałe jest to podejście Ministerstwa, dlaczego właśnie ta branża ma być, no już można być ukarana tak wysokimi stawkami. Musimy wdrożyć tą dyrektywę, to jest zupełnie zrozumiałe, natomiast niezrozumiałe jest to, dlaczego. Chociażby branża napojowa ma płacić stawki, które są na przykład ośmiokrotnie praktycznie większe niż stawki, które płaci branża napojowa w Niemczech, czy czterokrotnie większe niż na przykład stawki, które są płacone w Czechach, czy ewentualnie we Francji. Także jest to dla nas troszeczkę niezrozumiała sytuacja. Dyrektywa powinna być wdrożona, aczkolwiek stawki muszą być dopasowane do możliwości przedsiębiorców w Polsce. Także liczymy na to, że. Ministerstwo środowiska względnie również postulaty branży napojowej i dzięki temu wszyscy będziemy mieli usta ustawę prawowodne, która z jednej strony będzie chronić polskie zasoby wód, ale z drugiej strony nie zniszczy polskich przedsiębiorców. Przemysł pożywczy poczynił bardzo duże inwestycje, jeśli chodzi o niemarnowanie wody. Mamy bardzo dużo obiegów zamkniętych, mamy bardzo nowoczesne linie dotyczące mycia, chociażby yy, zakładów. To wszystko zostało zrobione. Natomiast trudno mówić o marnowaniu wody yy, przez przemysł napojowy. Prawie 90% 9% produktów w przemyśle napojowym to właśnie woda, więc tutaj marnotrawstwa na pewno nie ma. Ministerstwo Środowiska zleciło analizę ekonomiczną, czyli ocenę skutków regulacji. Ta analiza jest wykonywana przez niezależną firmę konsultingową. Ma być gotowa do połowy lipca, czyli możemy przypuszczać, że praktycznie... Do końca lipca y, ustawa powinna znaleźć się już w Sejmie. Tak mniej więcej wygląda harmonogram. Być może będzie to trochę, trochę szybciej. Liczymy na to, że ta ustawa będzie y, w takiej formie, która zadowoli wszystkich.